Nazywam się Michał Piotrkowicz i jestem profesjonalnym trenerem sztuk walk. Dzisiaj na moim kanale objaśnię Wam dwie techniki zamkniętą pięścią, ale takie specyficzne. Mianowicie cios młotkowy, czyli tetsui uchi oraz urakenichi. Jeśli oglądaliście mój kanał dokładnie, to widzieliście różne próby tamesiwari, czyli rozbijania przedmiotów do formy gazobetonów za pomocą tej powierzchni, to jest właśnie tetsui, i również za pomocą tutaj uderzenia uraken, czyli po angielsku backfist, czy wierzch pięści po polsku. No więc, obydwa te uderzenia są szeroko stosowane w kata i jakby dość mało stosowane w kumite. Oczywiście można kogoś trafić tu uraken uchi, ok, podczas zawodów i powinien być za to przyznany punkt, ale dość rzadko się zdarza, żeby ktoś tą techniką rzeczywiście atakował. Nie dlatego, że ona jest nieefektywna, tylko dlatego, że jakby w swojej najbardziej takiej karcącej formie jest techniką, która nie ma za dużo kontroli, a w formie kontrolowanej z kolei nie ma za dużo siły. Można siłę wygenerować z szybkości, ale wymaga to jakby długiej pracy technicznej. Tak czy inaczej pojawia się w kihonie na różne stopnie, w karate, w kata i w kata nawet w wielu odmianach, i do samoobrony też jest bardzo dobrym uderzeniem. Omówimy sobie najpierw uraken uchi. Uchi znaczy cięcie, uraken to jest odwrotna pięść, czy tył pięści, ok? Tak naprawdę chodzi o wierzch pięści. Teraz tak, są pewne różnice stylowe. Jeśli chodzi o shotokan, jest to wykonywane zazwyczaj w ten sposób, czyli wierzchem pięści ze sztywno ustawionym nadgarstkiem. Okay? To nieważne, czy ja robię tak, tak, ok. Zawsze w ten sposób. Okay? Jeśli jest nawet otosi uraken, czyli spadający uraken, tak i też tu zablokowany jest na równo nadgarstek. W stylu Goju-ryu oraz w kilku innych stylach takich tradycyjnych dodaje się snap z nadgarstka po to, żeby trafiać dalej przeciwnika tymi dwoma kostkami tak naprawdę, a nie wierzchem. Tu. Pum. I z góry na dół również w ten sposób. Teraz powiemy sobie chwilę o samym tym uderzeniu. W zasadzie są dwie płaszczyzny, w których się używa tego uderzenia. Jedna pojoma tu, i to nieważne, czy uderzam w ten sposób, czy uderzam w ten sposób. I druga pionowa, a tak naprawdę strzałkowa. Dlaczego? Zamach idzie z góry, tutaj, ale uderzenie jest do przodu w nos skierowane, a nie w czaszkę od góry. Czaszka jest dość twarda, a wierzch dłoni tutaj dość delikatny, więc tak naprawdę ja chcę zaatakować nos. Dużą zaletą tych technik jest ich szybkość. Okay? Ja mogę w sparingu zamiast tutaj prostego w ten sposób uderzyć po lekkim łuku i zadać cios. I prawdopodobnie jest to trochę mniej intuicyjne, ale nawet szybsze uderzenie od zwykłego kizamitsuki. Dlaczego? Bo nie muszę obracać pięści. Ona jest już ustawiona dobrze i zostaje mi hop. Tylko do wyprostowania tutaj ręka w łokciu. Bark jest rozluźniony i to może być bardzo szybko. Jest to oczywiście też jedno z ulubionych uderzeń legendarnego Bruce'a Lee. Okay. Tego typu uderzenie nie jest stosowane zazwyczaj w kumite sportowym, w samoobronie do szczególnych rzeczy może być stosowane.
No, ale jest też dość specyficzne. Jeśli uderzamy w ten sposób, to trafiamy tu dwiema kostkami. Można trafić bezpośrednio tu za ucho, albo w oko, bądź w nos. Jest to wtedy bardzo bolesne, ok? I punktowe trafienie. Minus jest taki, że nieusztywniony nadgarstek może ulec kontuzji, jeśli źle wymierzycie to uderzenie. I teraz jest tak. Mamy uraken, kyakuraken, otoshiraken, jedną albo drugą ręką i obrotowy backfist. To ostatnie uderzenie, często składane razem z lewym prostym w ten sposób, tu, hop, było szeroko stosowane w latach 90. w kickboxingu. Dalej niektórzy koledzy z walk pełnokontaktowych tak trochę na przelotowo, ale stosują to uderzenie, a nawet niektóre bardziej tradycyjne odmiany karate często wykorzystują tego typu uderzenia. Jak nie wierzycie, to sobie sprawdźcie organizację KWF i sensei Yahare, który bardzo lubi te obrotowe urakeny. Jest to uderzenie zaskakujące, atakujące też tutaj mocno ucho, zarys szczęki i co za tym idzie błędnik przeciwnika, więc też często jest traktowane jako technika pomocnicza, jako coś, co ma potem wprowadzić mocniejsze uderzenie. I nawet w boksie jest coś takiego, że jak uderzacie sobie w gruszkę, to jest tak, ten zwany speedback, to uderzacie tutaj, hop, pierzchem knykci albo pierzchem pięści, tu raz lub bokiem, mam i tu w ten sposób. I czasem jak zawodnicy spychają kogoś do narożnika i nie są pewni, czy trafią, tylko chcą go tak zaspamować, to zaczynają uderzać tu czasem takim urakenem właśnie, a potem robią kolejne uderzenia proste, krosy, sierpy i tak dalej. Sugar Ray Robinson tak robił, Lomachenko tak robi. Także jest to pewna metoda, żeby sobie odsłonić też podobny ruch. Tutaj czasem służy do tego, żeby zbić też gardę na dół. I to jest takie uderzenie między urakenem a tetsui, bo kończy się w dół i tu bijemy potem odsłoniętego przeciwnika, bo zbiliśmy gardę. Okay? Także ten ruch ma zastosowania i to nie jest jakieś bullshido, tylko jednak to jest dobre karate i dobre fajterskie umiejętności. Został nam jeszcze cios młotkowy. Cios młotkowy dla odróżnienia od uraken. Uraken ma zazwyczaj tutaj taką trajektorię i zamach jakby z nad ręki, ok? Tu. Spod ręki uderza się tetsui bardzo często. Teraz tak, jeśli chodzi o uderzenie tutaj w korpus, w przeponę, w splot i tak dalej, bardzo często to jest po przechwycie uderzenie tutaj, ściąga się rękę do hikite, ale w bunkai to jest złapanie, ściągnięcie ręki przeciwnika i mocne uderzenie tą powierzchnią w korpus. Jakie są zalety tego uderzenia? No to, że to jest bardzo taka podstawowa powierzchnia, jeśli chodzi o testy tamesiwali, czyli łamań desek, cegieł i gazobetonów. No tu, hop, w dół, tak się łamie. Bardzo trudno uszkodzić tą powierzchnię, można bardzo mocno uderzyć. Jeśli chodzi o uderzenia na głowę, to nie jest zbyt wygodne po prostu, ale ta płaszczyzna z góry na dół, tu uderzeń młotkowych, jeśli ktoś się przewróci, ok, albo my go przewróciliśmy, obaliliśmy, to jest szeroko w MMA stosowane, że ja stoję nad przeciwnikiem i obok takich ciosów tutaj, gdzie odciągam rękę do tyłu, działam razem z grawitacją i robię coś na kształt otoshitsuki, no to się też bardziej naturalnie, tak jakbym wręcz ciął kataną, w dół uderza, rozbijając przeciwnika. Więc otoshi tetsuyuchi, które pojawia się w kata, na przykład Ken Shodan, tu,
Często jest stosowane w samoobronie. Wyrywam rękę z uchwytu. Uderzam kogoś w nos, prawda? I w MMA, jeśli ktoś leży. Też w samoobronie, jeśli uda Wam się obalić przeciwnika, jest to taki naturalny ruch, żeby kogoś w ten sposób porozbijać. Do testów Tamashii Wari jedno z prostszych rozbić to jest. Jeśli chodzi o stójkę, to tutaj po przechwycie w kata zdarza się konie, że razem z obrotem przez plecy i z zamachem spod ręki w pozycji kibadashi jest to stosowane. Tetsui Uchi w tej płaszczyźnie bocznej zdarza się w kata, ale nieco rzadziej. Kata Kosoku, okay. Raz, dwa, trzy. Uraken, pu. Uraken Tetsui Gyakutsuki, okay. Raz, dwa, trzy. Ok, w zależności od wersji. Też zdarza się w kata Kosoku wersja z Gedan Baraj. Gedan Baraj też, w zależności od tego, jak interpretujemy ten ruch, jako blok, ok, ale na przykład też jako atak w krocze przeciwnika bokiem pięści, technika wyprzedzająca, mnie próbuje zaatakować tu, ja schodzę nisko i uderzam. Jakie kata? Kata Gojuri. W ten sposób, tutaj. Prawda? Senchin. Dokładnie. Także widzicie, to są takie techniki, które się pojawiają, mają zastosowanie w samoobronie, mają zastosowanie niektóre w sparingu, ale trochę mniejsze niż zwyczajne kizami, tsuki, gyakotsuki i oitsuki. Tylko od nich trochę nie pamiętamy, bo na co dzień w treningu to nie używamy ich tak często. Tetsui Uchi nie można wykorzystywać w sparingu takim karateckim na punkty, bo ta część tutaj jest po prostu nieodsłonięta. Jak kogoś walniecie bokiem pięści tutaj, to możecie mu łatwo zrobić krzywdę. W boksie, tak jak mówiłem, mimo że bokiem pięści powinno się czołem rękawicy uderzać, ale też zdarza się, że ten ruch jest wykorzystywany, chociaż troszkę jest nielegalny. Ok. I to dzisiaj jest jakby... Na dzisiaj jest wszystko. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie mój kanał. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja zawsze staram się tutaj wymienić jakichś zawodników, którzy stosują te techniki i tak trochę dygresyjnie opowiadam, sięgając do różnych sztuk i sportów walk, więc mam nadzieję, że pasuje Wam ta forma. Jak nie, to dajcie po prostu znać. No i do zobaczenia następnym razem. Osu.